Przeżyła 52 lata. Dla jednych była siostrą, dla innych matką, a dla jeszcze innych córką duchową i zaufaną współpracownicą na niwie Kościoła. Dziś wzór dla wielu. Klara Ludwika Szczęsna. Mapa jej ziemskiego życia zaczęła się pół roku po wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 roku na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. W tej wiosce był majątek, w którym pracował ojciec Ludwiki Szczęsnej w Gorzelni, jako gorzelany. O matce to mówiono, bo jak zmarła, to wspominano, że ożenił się z młodą dziewczyną, która miała 18 lat. Ludwika Szczęsna była tylko 6 lat młodsza od swojej drugiej matki, macochi. Ojciec Ludwiki nie miał własnego gospodarstwa i często wraz z rodziną przeprowadzał się w poszukiwaniu lepszej pracy. Pierwszym ważnym aktem w życiu nowonarodzonej Ludwiki było przyjęcie jej do wspólnoty Kościoła katolickiego. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła zaledwie 6 dni po urodzeniu, w tym oto kościele parafialnym w Lubowicu. W kilka lat po ślubie ojca z o wiele od niego młodszą Antoniną, Ludwika postanawia opuścić rodzinny dom. Namawiana do wczesnego zamążpójścia, ucieka do pobliskiej Mławy. Tam utrzymuje się ze swojej pracy jako krawcowa. Tam też prawdopodobnie zmienia swoje nazwisko w nieznaczny sposób. Kolejnym ważnym miejscem w życiu Ludwiki Szczęsnej był Zakroczyn. To właśnie tu w sierpniu 1885 roku przybyła, by podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu – wybór drogi powołania. Kto jej w tym pomógł? Błogosławiony Honorat Koźmiński i matka Eleonora Motylowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sług Jezusa. Ojciec Honorat tutaj w Zakroczyniu był uwięziony przez władze carskie. Kontaktował się tylko przez konfesjonał, spowiadał w specjalnym konfesjonale, który sam zaprojektował. Penitent był zamknięty, nie mógł wyjść z konfesjonału, zanim go nie wypuścił spowiednik, czyli ojciec Honorat. A chodziło o to, żeby nie podsłuchiwali spowiedzi carscy agenci, którzy tutaj się kręcili. W tym konfesjonale ojca Honorata spowiadała się najprawdopodobniej Ludwika Szczęsna, czy jest to miejsce odkrycia przez nią powołania. Ludwika Szczęsna była jedną z pierwszych sióstr naszego zgromadzenia. Już miała pierwszy kontakt we wrześniu 1885 roku, a zgromadzenie powstało w grudniu 1884. Jej wstąpienie do zgromadzenia dało początek życiu wspólnemu. Tutaj w Warszawie na Wilczej ona była krawcową z wykształcenia. Otworzyła zakład krawiecki, a na zapleczu spotykały się służące, które się uczyło. Służące to były osoby, które nie były objęte żadną opieką, ani moralną, ani społeczną, bez żadnych praw. Dlatego nasze zgromadzenie zajęło się służącymi. Dwa miesiące przed ślubami, będąc jeszcze nowicjuszką, została wysłana przez zgromadzenie do nowo otwartej placówki w Lublinie. Pod koniec 1892 roku przez nieroztropność jednej ze służących o spotkaniach religijnych doniesiono do policji carskiej. Następstwem tego była rewizja przeprowadzona w domu sióstr. Po tym wydarzeniu Ludwika jako podejrzana dostała nakaz opuszczenia Lublina w ciągu 3 dni. Kiedy ksiądz Sebastian Pelczar zgłosił się do nas, że potrzebuje sióstr do pomocy przy pracy ze służącymi, matka założycielka wpadła na pomysł, że dla Ludwiki to będzie najlepszy sposób, żeby kontynuować życie zakonne, kontynuować je w charyzmacie, a nie być narażoną na takie ciągłe niepokoje związane z możliwą przyszłą rewizją. I dlatego została wysłana do Krakowa, aby tam prowadzić schronisko dla służących. W setną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja ksiądz kanonik profesor Józef Sebastian Pelczar w Krakowie założył Bractwo Królowej Korony Polskiej. Pelczar dostrzegł wielki problem społeczny tutaj w Krakowie. Był to problem służących, problem młodych dziewczyn, które przybywały do Krakowa szukając pracy. Mówimy o okresie tak zwanej biedy galicyjskiej, kiedy ludność ze wsi udaje się do miast w poszukiwaniu pracy. W sercu Pelczara zrodziła się taka idea, żeby zająć się tymi dziewczętami, tymi służącymi. Przytulić
wojsko zaczęło działać 5 listopada 1892 roku i początkowo prowadziło je kilka pań świeckich. Z upływem czasu okazało się, że nie dysponują czasem, który mogłyby ofiarować tym dziewczętom. Wówczas Pelczar pomyślał, że dobrze byłoby to dzieło oddać w ręce osób Bogu poświęconych, które nie mają rodzin, które temu dziełu poświęciłyby całe swoje siły. Do tak funkcjonującego przytuliska w kwietniu 1893 roku przyjechała sługa Jezusa siostra Honorata Ludwika Szczęsna. Ksiądz Pelczar powierzył jej funkcję ochmistrzyni przytuliska przy ulicy Mikołajskiej 11. Siostry opiekowały się kilkunastoma dziewczętami. Służące nieumiejące czytać i pisać w niedzielne popołudnia uczęszczały do szkoły. Sługi Jezusa na czele z siostrą Honoratą miały bardzo dużo pracy w przytulisku. Prowadziły także jadłodajnię i pralnię. Po upływie kilku miesięcy w sercu księdza Józefa Sebastiana Pelczara zrodził się pomysł, żeby przeszczepić to zgromadzenie pod zabór austriacki. Ten pomysł był znowu pomysłem bardzo kontrowersyjnym dla przełożonych zgromadzenia sług Jezusa, które obawiało się ujawnieniem tego zgromadzenia i konsekwencjami polegającymi na tym, że zgromadzenie mogłoby być po prostu zlikwidowane. Realizując swoje zamierzenia, ksiądz Pelczar kupił w Krakowie dom własny przy ulicy Świętego Krzyża 10. Były to początki nowej rodziny zakonnej, Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W dniu 15 kwietnia 1894 roku 12 pierwszych kandydatek do zgromadzenia, a wśród nich siostra Ludwika, zdecydowało się złożyć swoje losy, swoje życie w dłonie Pana Boga w Kościele Katolickim. Siostra Ludwika przyjęła imię Klara. 7 lutego o godzinie 12 w południe, mając 53 lata, siostra Klara Ludwika Szczęsna odeszła do Pana, którego serce umiłowała nade wszystko. Święty Józef Sebastian po śmierci matki tak napisał: odznaczała się wielką roztropnością i miłością w prowadzeniu sióstr, a męstwem i cierpliwością w znoszeniu ciągłych chorób i wewnętrznych udręczeń. Za jej rządów zgromadzenie na zewnątrz i wewnątrz do znakomitego doszło rozwoju. W 2001 roku Bóg potwierdził świętość życia matki, udzielając przez jej wstawiennictwo łaski uratowania życia 12-letniemu chłopcu, potrąconemu przez samochód. Na zewnątrz nie miał ani jednego siniaka, ani jednego. Wyglądał, jakby spał, natomiast miał bardzo duże urazy mózgu. Miał krwiaki, miał popękaną czaszkę, drobiny kości z płata tutaj czołowego powbijały się do mózgu. Lekarze nie dawali mi nadziei, że po prostu dziecko z tego wyjdzie, bo był tak poważny uraz. Wtedy siostra mi powiedziała, że cały klasztor się modli za Michała. O siostrze Klarze niewiele wtedy wiedziałam, dopiero potem siostra mi opowiedziała. Niesamowite to, jak sama nie wiem, jakim cudem Michał z tego wyszedł. Lekarz powiedział, że on nie wie, jak poszło mu podziękować z bukietem kwiatów, tym się spytał, czy on może do kaplicy na dole w szpitalu, bo to nie jego zasługa. Powiedział, że on nic nie zrobił. Wierzę, że wyzdrowienie mojego dziecka z takiego stanu, jaki był po tym wypadku, to jest cud. Lekarz, który twardo stąpa po ziemi, jest neurochirurgiem, to po prostu mi to sam powiedział. Dla mnie stała się siostra Klara Szczęsna kimś bliskim, mi drogim, kto pomógł, na pewno się przyczynił do tego, że mój syn normalnie funkcjonuje. Proces beatyfikacyjny matki Klary Ludwiki Szczęsnej rozpoczął się w diecezji krakowskiej 25 kwietnia 1994 roku. Proces o cudzie trwał w diecezji do 2007 roku. W 2012 roku został podpisany dekret heroiczności cnót. Była to osoba bardzo głębokiej wiary na wszystkich etapach swojego życia. Doświadczała bardzo wiele trudności w swoim życiu, ale ta wiara pomagała jej te trudności przezwyciężać. Przy tym wszystkim była bardzo osobą pokorną.
i konsekwentną w realizowaniu drogi do świętości. Matka Klara potrafiła łączyć to życie czynne z życiem modlitwy. Kochała drugiego człowieka, była pełna szacunku, dała podstawy naszego zgromadzenia, zarówno te duchowe, jak i materialne. Wiele z domów, które założyła, istnieją do dzisiaj. Dla wielu osób może być przykładem w pokonywaniu trudności życiowych. Dzisiaj człowiek staje przed różnymi problemami. Mamy problem emigracji, braku pracy. Matka w tym bardzo tkwiła, sama musiała opuścić strony rodzinne. We wspomnieniach sióstr matka Klara zapisała się jako kobieta mężna, wierna i kochająca. Relacje z siostrami były pełne miłości. Była matką, troszczyła się o sprawy duchowe i materialne sióstr. Rozczulała ich jej troska o drobne potrzeby sióstr. Jednej zacerowała skarpetki, innej zrobiła ciepły szal na drutach, żeby nie marzła, wykonując swoje zajęcia. Jako przełożona była osobą wymagającą. Starała się o wysoki poziom życia duchowego sióstr. Wypełniły powołanie i realizowały śluby zakonne z radością i poświęceniem.